Siema, siema widzu, wow, poważny odcinek, jakkolwiek się przygotowałem, przynajmniej tak minimalnie, bo Marcin Mazur zarzucił mi oszustwo. Taki przynajmniej jest tytuł, Zebo jest oszustem. To jest poważnym oskarżeniem. Taka ciekawostka na początek, Marcin Mazur, to, że jest niedojrzałym emocjonalnie, prawie 50-latkiem, to chyba każdy wie, ale nie wiecie o tym, że próbował on mnie jakoś nieudolnie zastraszyć, bo około rok temu wrzuciłem film, gdzie powiedziałem, że za dużo się nie dzieje w internecie, co Marcin Mazur skomentował, że jak nic się nie dzieje, to jakiś duży kanał prowadzi sklep, zebrał pieniądze, ale produktów nie dostarczył, kasy nie oddał i nie ma z nim żadnego kontaktu. Zebuś, ty taki uczciwy i porządny, zrób o tym materiał. Ja mu nigdy na komentarze nie odpowiadam, nie chce mi się. Ja generalnie nic nie mam do ukrycia, nikogo w życiu nie oszukałem, ale do tego przejdziemy w dalszym etapie. Przy okazji, żebyście zrozumieli postać i desperację jakąś dziwną Mazura, to fajnie jest widzieć, jak prawie 50-letni człowiek potrafi siedzieć prawie 24/7 i odpowiadać ludziom na komentarze. Ja nie żartuję, też tak było ostatnio, chyba 2 lata temu, bo za każdym razem jak twórca 100 tysięcy plus subskrypcji skomentuje, dostaje się notyfikację z jego komentarzem na YouTube Studio. W pewnym momencie ja byłem w kinie, a telefon mi wibruje, jakby komuś coś się działo. A to po prostu Marcin Mazur komentował mi filmy, nie mogłem nawet tego wymyślić. Przykry człowiek, ja nawet nie żartuję, bo tutaj macie przewijane prawie 100 komentarzy pod jego komentarzem, gdzie każdej osobie odpowiadał i on przekonywał, jak bardzo jestem oszustem, i też osobnym komentarzom pod filmem moim odpowiadał, całe 800 komentarzy, mogę się założyć, że przeczytał na 100%. Ktoś się zaśmiał pod komentarzem, że on jest bardziej aktywny pod moim filmem niż ja i faktycznie mam lepsze rzeczy do robienia niż kłócenie się z kimś pod komentarzami w filmiku. Mogę na przykład składać Lego, to jest przyjemne zajęcie, a nie pisanie do każdego widza, drugiego twórcy i staranie się przekonać go, że jest on oszustem. Ale jak to było? Krytykowałem kamerzystę, a sam oszukiwałem widzów? No nie, nie. Zacznijmy od początku jego filmu, gdzie oczywiście wychodzi klasyk, czyli śmianie się z dzieci. Dlaczego kanały komentery omijają wybryki dużych twórców typu Nitro, Zebo? Dlaczego? Tutaj jeszcze stawiam je na równi z Nitrem. Wydaje mi się, że moje wypowiedzi nie są nawet w 10% tak kontrowersyjne jak Nitra. I nie bez powodu on ma bana na Twitchu i YouTubie. Ale na początek taka fajna narracja, jak zrobili w Sejmie z Donaldem Tuskiem. Typowa zagrywka psychologiczna, widz ogląda początek. Nastawiasz go, jakby właśnie miał oglądać film o najgorszym zbrodniarzu. I to wkręca widza. Ale czy znasz jego historię? Czy wiesz, że jeszcze kilka lat temu on wyśmiewał się z dzieci? Jego głównym kontentem było to wyśmiewanie właśnie dzieci. To, co teraz niby broni, to kiedyś właśnie robił, sam robił. Zobacz, jak Dominik Boss opisał jego zachowania. Tak, ludzie dorastają. Tak się składa, że wtedy sam byłem dzieckiem, jak już tłumaczyłem, nie chcę mi się 10. raz, ale trochę Marcin Mazur chyba zapomniał, że sam, a w sumie dobra, on dał urywek Awięca, to ja dam urywek Chama i Prostaka. Niedługo później Mazur nagrał film, w którym próbował ośmieszyć młodego. Gdy to się nie udało, skasował film i udał, że nic takiego nie miało miejsca. A dzisiaj pogadamy sobie o tym, o pokoju na świecie. A dzisiaj pogadamy sobie, wiesz o czym? Dzisiaj sobie porozmawiamy o tym, nie o pokoju na świecie, tylko o pokoju w internecie. I jakim to można być cwaniakiem, zasłaniając sobie twarz, swoją twarz, a jadąc na wszystkich. I wszystkich obrażając po kolei. Bo co, bo samemu nie pokazuje gęby swojej, co? Świnko? Tutaj 15-latek nagrał film dla Marcina Mazura, gdzie krytykował jego już słynny film, gdzie dawał energetyki swoim 8-letnim dzieciom, 8-letni troszeczkę starszy, gdzie jego dzieci testowały te energetyki, nie wyrażały swojej opinii, ale po prostu piły po większym łyku, chyba z 5 energetyków, razem to chyba po jednym energetyku tam wypili na filmie i wszystko miało, wiecie, taki kamuflaż, że to jest niby prospołeczne, że no, dzięki temu filmowi dzieci przestaną pić energetyki. Nie, ale o tym może kiedy indziej. No i ten 15-latek nagrał film, gdzie skrytykował Marcina Mazura, po czym Marcin Mazur właśnie taką odpowiedź mu nagrał, gdzie wytknął mu, że jakiś tam film z prosiakiem parodyczny nagrał 4 lata jeszcze przed, czyli jak miał, nie wiem, z 11 lat, więc Marcin Mazur w sumie śmiał się z 11-latka, będąc już po 40, przypominam. Jest analogiczna sytuacja do tej teraz. Ja nagrałem film, gdzie mówię, że w sumie dziwne, że nagrywa jakieś przeszukiwanie pokoju swoich synów, gdy ich nie ma w domu, gdzie grzebie w torbie treningowej, patrzy za szafki i tak dalej, co sam Marcin Mazur na końcu filmu przyznał, że z tym się zbyt dobrze nie czuje, ale i tak to opublikował. A teraz wrzuca film, gdzie oskarża mnie o bycie oszustem, a jego dowody to komentarze na YouTube. Od tego czasu zacząłem mu się bacznie przyglądać, to nie jest tak, że ja sobie zapominam, o nie, nie jestem tą osobą.
I przyglądałem mu się, zbierałem różne informacje, czekałem tylko na odpowiedni moment, a tym momentem było to, że nagrał ponownie na mnie film. Tutaj to, co mówiłem, próbował jakoś zagrozić, żebym nie robił o nim filmu, tym, że ujawni mój wielki sekret, jak to nie oszukiwałem ludzi. W tym filmie pokażę tylko to, co jest publiczne. To, co zebrałem dodatkowo, zostawię sobie na ewentualną kontynuację tej sagi. Tutaj ponownie jakaś próba zastraszenia, coś, co też robił w przeszłości, taka trochę zacięta płyta, bo w jednym ze swoich filmów, temu 15 nastolatkowi, który go krytykował, też tak lekko zagroził, sugerując, że zna jego adres. Oczywiście go zacenzurował, ale trzeba być naiwniakiem, żeby temu socjopacie wierzyć. Generalnie to jak stara się drugiego twórcę zmanipulować tylko, aby go nie ruszył ponownie lub żeby się go bał, tylko zostawia mi pole do myślenia, jak traktuje swoich bliskich, gdy też czegoś chce, a nie do końca idzie po jego myśli. Po prostu tylko i wyłącznie czekałem na odpowiedni moment. Gdyby tego momentu nie było, to pewnie nie byłoby tego materiału. No, ale przecież tyle ludzi zostało oszukane. Heroiczny Mazur teraz przychodzi, za chwilę będzie ich prosił o kontakt z nim i tak dalej. No to dlaczego byś tego nie ruszył? Masz wyrąbane te oszukane osoby? Gdybym ja wiedział, że ktoś jest oszukiwany, miałbym na to dowody, to bym od razu robił film, a nie czekał na to, aż ktoś mnie dotknie, żeby mieć na niego jakieś haki. Co to w ogóle jest? Czyli był Nitro, Zebo, Prostracja, Spysiński, Mandzio? Ja nigdy się nie wypowiadałem pierwszy. Nigdy na temat tych osób się nie wypowiedziałem pierwszy. No tak, bo to raczej tobie ludzie wytykali, że coś dziwnego lub szkodliwego robisz, jak na przykład wchodzenie do pokoju syna, gdy ma koleżanki, akurat przyszły do niego, i pytanie ich wszystkich, czy oglądali filmiki Natsu, co wyciekły. A ty zawsze odpowiadasz ludziom jako drugi, bo nie potrafisz przyznać drugiej osobie rację, a twoją formą obrony jest atak, tak jak w tym przypadku. W ogóle śmieszne jest dla mnie to, że jeżeli odpowiadasz wielkiemu youtuberowi, on nagra na ciebie film, on się wypowie, ale ty już nie możesz jemu odpowiedzieć, bo to jest chore. Nie możesz jemu odpowiedzieć, bo jesteś atencjuszem wtedy. Dlaczego? Raczej da się rozpoznać atencjuszy od bólu czterech liter. Ja bym cię nie uznał za atencjusza na przykład tym filmem, nawet jakby tak o prostu wyszedł, tylko zakompleksowanego prawie 50-latka, który nie da sobie przemówić, że coś, co robi, jest dziwnego, pomimo tego, że sam pod koniec filmu przyznał, że się źle z tym czuje, nagrywając go, ale i tak go wrzucił. Jakiś kryzys średniego wieku czy coś, ale nie atencjusz. Nie mam ani pieniędzy, ani ubrań, jestem olewana przez sklep. Ja jako wierna i ogromna fanka Zebo chciałam nagrać ten film 1098 zł. Tutaj jest film Nadi, która skrytykowała czas oczekiwania, trudny kontakt ze supportem, materiał oraz rozmiarówkę. Faktem jest to, że logistyka nie wyglądała tak, jakbym chciał. Fajnie by było na drugi dzień wysłać produkt i tyle, od razu. Ale poniosły nas ambicje, zaczęliśmy wymyślać multikolorowe bluzy, co oznacza, że to już nie jest baza czarnej bluzy uszyta i po prostu różne loga haftowane na to, więc system kupowania bazował na dropach, o czym was informowałem i przy zamówieniu było, że około miesiąc, półtora się czekało na zamówienia dropów, a wiadomo, że jak się kupuje coś na sklepie, to się chce to od razu. Produkowałem w formie dropu, bo raczej jako mało doświadczony, nie wiedziałem do końca, co wam się może spodobać i ciężko jest się wbić w gusta odbiorcy i dlatego taka forma, bo nie chciałem ryzykować niewykorzystanym produktem, którego potem no nie było możliwości wykorzystania pod inną postacią, bo ciuchy były niepowtarzalne, jak i wersje kolorystyczne. Dlatego takie długie oczekiwania, później kurde jakiś problem, że jeszcze jest przedłużony czas oczekiwania jeszcze bardziej. Choroba, która zaczęła się w 2020 roku, też nie pomogła. Czas oczekiwania faktycznie był do dopracowania, ale jakość tych bluz to była topka. Opakowane w fajnym kartonie, w dodatku zdjęcie, które było trochę takim moim OF-em, bo tylko tam pokazywałem się jakkolwiek. No była pasja, ale nie, nikogo nie oszukałem. Nadia na przykład dostała zwrot parę tygodni przed publikacją filmu, co widzicie na ekranie. Problemy logistyczne no, niestety nie stały po mojej stronie, bo firma zewnętrzna to robiła, ale odpowiedzialność, aby właśnie nikt nie został w jakiś sposób oszukany, stała po mojej stronie. Dlatego po ostatnim dropie, który był na zebrance, przez kolejne parę miesięcy przeglądałem co wieczór wszystkie wiadomości na PW na Instagramie. Jak widziałem, że ktoś ma problem, bo nie otrzymał produktu lub chce zwrotu, to odpisywałem i raczej dopinałem sprawy do końca, aby została rozwiązana. Komentarze czytam i tak zazwyczaj wszystkie, więc jak widziałem kogokolwiek, kto coś pisze, dawałem mu maila, aby mi bezpośrednio pisał z numerem zamówienia, aby zweryfikować, że to nie troll, ale od czasu tego filmu zauważyłem tendencję, w sensie tego filmu Nadi, że
że jak ktoś mi pisze, że został oszukany na zebrance, na przykład w komentarzu, i daje mu maila, by podał numer zamówienia i opisał problem, to żadnego maila nie otrzymuje. Więc ludzie zaczęli trollować, co utrudniło działanie, ale nadal do tego momentu odpowiadałem ludziom. Na szczęście przez ostatnie 6, jak nie więcej miesięcy, nikt już nie pisał na maila. Wszystkie zwroty pieniędzy zostały wykonane. Nawet już zwracaliśmy pieniądze osobom, które nie odsyłali produktów, a nie potrafiły rozmiaru na przykład dopasować, aby nikogo właśnie na 100% nie oszukać. Podsumowywując, zebranka została zamknięta, bo nie potrafiliśmy znaleźć szwalni, która by dotrzymywała terminów. Robienie multikolorowych i bawiąc się materiałami, jak na przykład z puchatkiem, przerosły logistykę, a ja nie będę robił ciuchów z takimi firmami, które robią na gotowcach lub nie podchodzą indywidualnie do sklepu, aby tylko mieć dodatkowy zysk. Wszystkie zwroty zostały zrobione. Przez pół roku nie miałem żadnego maila, ani na zebranka, ani prywatnego. Żadnego realnego komentarza, żadnych odpowiedzi na Twitter, dlatego jak serwer pod koniec tamtego roku wygasł, to zebranka została oficjalnie zamknięta. Stała przez rok z e-mailem do kontaktu. Raczej ktoś w rok by sobie przypomniał, że mu paczka nie przyszła. Zebranka to była wspaniała podróż, ale pomimo tego, że widziałem tysiące szczęśliwych ludzi zadowolonych z zebranki, to jak widziałem te 10 osób, które na przykład dostały złe zamówienie albo coś takiego, to się gotowałem normalnie. Komentarze na YouTube to wyrąbane, ale w momencie, jak kogoś pieniądze są na linii, jakby ktoś wydał pieniądze i mi zaufał, to nie chcę sytuacji, że ktoś jest niezadowolony. Z filmu na YouTube możesz być niezadowolony, bo za to nie płacicie, ale nie za produkt. I dlatego zamknąłem zebrankę, a nie dlatego, że chciałem uciec z waszymi pieniędzmi. Jakbym chciał ze siebie zrobić debila i szybko zarobić, to są o wiele łatwiejsze sposoby. Na przykład iść na jakieś, wiecie, free fighty czy coś. Czyli zapoznawał sobie sprawę, jak wygląda sytuacja z jego sklepem, wiedział, że towar nie jest dostarczany, zwroty nie są dokonywane, ale pomimo tego zamknął swój sklep. W momencie, kiedy mleko już się wylało. Tutaj narracja, jakby to był wielki jakiś serio przekręt, ale to były pojedyncze sytuacje, większość ludzi dostało swoje produkty, takie jakie zamówili. No i pytanie teraz rodzi się takie, jak to się stało, że zamknął swój sklep, wiedział, jaka jest sytuacja, a pomimo tego i tak go reklamował? Co on tu za błąd logiczny zrobił? Reklamowałem sklep, który zamknąłem. Na pewno przygotowałeś się ze skryptem do filmu, Mazurku? Pomyślmy, może by się zainteresował tymi osobami? Może by dalej komentował? Może by pod postami innych osób właśnie wykazał inicjację? Ale Zebo w ogóle nie komentował, w ogóle się tym nie zainteresował. Nie interesują go poszkodowani. Zamknął sklep, koniec. Jestem wolny, jestem czysty, a wy radźcie sobie jak chcecie. A skąd ty wiesz, co ja robiłem? Nie nagrałem filmu typu, ej, jak nie dostałeś zwrotu, lub ci zebranka nie doszły, napisz maila, bo to oczywiste, że jak na przykład 10 poszkodowanych jest, a zobaczy to 10 tysięcy ludzi, to trolle raczej będą większością. Tak samo jak tweeta wstawiłem, którego później usunąłem, że jak ktoś jest poszkodowany, to niech mi napisze. To dostałem wylew troli, do których jak pisałem, to daj numer zamówienia na PW, nie podawali. Dlatego publicznie się o tym nie wypowiadałem, bo raczej jak ktoś jest faktycznie poszkodowany, nie dostał zwrotu, nie dostał produktu czy cokolwiek, to raczej napiszę na PW jakkolwiek. We wszystkich możliwych miejscach sprawdzałem. Dlatego publicznie się o tym nie wypowiadałem. Teraz biorąc pod uwagę, że jestem na czysto z każdym i nikogo nie oszukałem, to z chęcią wam o tym opowiedziałem teraz. Tylko to jest jedna sprawa. To jest jedna osoba. I ta osoba, która nagrała na niego film. A gdzie są pozostałe osoby? Czy to jest zachowanie godne komentatora, który wszystkim wytyka błędy? Tutaj macie jedną sklejkę SS-ów, jak pisałem z ludźmi, którzy mają problem z zamówieniem na Instagramie, Twitterze i tak dalej. No tak, mógłbym na 100% spać z czystym sumieniem, wiedząc, że komuś wiszę pieniądze. I nie screenshotowałem wszystkich, które pisałem, ale wszystko macie na przykład na moim Twitterze, które jest forum publicznym, gdzie widać było moje zaangażowanie, że odpisywałem każdemu, kto do mnie pisał w tej sprawie. Więc dalej czekam, gdzie tutaj jest jakieś oszustwo. Bo jedyne oszustwo, które na razie widzę, to jest ten cały tytuł. Bardziej to w sumie pomówienie. Jeżeli te komentarze ciebie nie przekonują, no to sorry, chyba już się nic nie przekona. Nie no. Jeżeli komentarze na YouTube cię nie przekonują, że ktoś jest oszustem, to już nic cię nie przekona. On pewnie też wierzył w to, że konopapciuchy były obszane. On pewnie, jakbym dał komentarz, że jego kandama, czyli kandama Marcina Mazura, przyszła mi obszana, jakbym dał taki komentarz pod jego filmem. Oczywiście wam nie mówię, żebyście tak robili, to na 100% by też w to uwierzył, prawda? Przecież to są niezbite dowody. Albo tak jak
jakby wymyślić historyjkę o tym, że nie wiem, jego kandama przyszła mi połamana, albo cokolwiek. Teoretycznie oczywiście. Bon też miał sklep, gdzie sprzedawał kandamy, ale z tego co widzę, jest on już nieaktywny. Zamknął sklep, na 100% oszukał ludzi. A teraz zastanówmy się, co z osobami, które kupiły, ale chcą zareklamować, albo nadal, no... To są jego widzowie. Tak? I chcą, nie wiem, zwrócić towar, albo coś wymienić. Przecież to nie jest tak, że od razu sklep jest zamknięty całkowicie, a co z towarem, tak? Znaczy, w CIDG jest zawieszony sklep, o. Co teraz? No nie wiem, no generalnie na zwrot zgodnie z prawem konsumenta masz do 14 dni od dostania towaru. My na to nie patrzyliśmy, tylko przez parę miesięcy zwracaliśmy niezadowolonym osobom pieniądze, więc taki jest ze mnie oszust. Daję ludziom po 3 miesiące na to, żeby zdecydować się, czy jednak chcą, czy nie chcą tego produktu. Bo to nie jest auto, że masz 5 lat gwarancji. Co za argument w ogóle, że co jeżeli ktoś by chciał zwrócić towar po roku? Wystarczyło na stronie po prostu wrzucić jakiś kontakt, że... A nie, przepraszam! Zebo wrzucił kontakt! Zebo się stara o widzów! Ale to już jest totalna bezczelność. Napisał, że odpisuje tylko w środę w godzinach 14:20 do dnia 1 czerwca. Genialnie. No tak, osoba odpowiedzialna za logistykę po zamknięciu zebranki siedziała w więzieniu, oczywiście za te oszustwa wszystkie zebrankom, i miał widzenia co tydzień, na których mógł odpisywać na maile, bo przynosiłem mu komputer. A tutaj mam screenshota, jak to serio wyglądało, w sensie on tam zoomował, gdzie nie widać do końca na początku, że ze względu na zamknięcie sklepu i niską liczbę zapytań, na wiadomości odpisujemy tylko w środę w godzinach bla bla bla. Bo po co miałby ktoś siedzieć 24 na dobę odpisywać, już jak dostajemy jedno, dwa zapytania na miesiąc. Jedyne maile, które pod koniec dostawaliśmy, to dlaczego zebranka została zamknięta lub kiedy powraca, więc no. To raczej logiczne, że ktoś będzie raz w tygodniu siadał, sprawdzał, czy coś jest i tyle. I chyba fajnie, że jest to ujawnione, tak mi się wydaje. Poza tym Marcin Mazur finalnej wersji nie pokazał, bo to nie było do 1 w sumie czerwca, tylko aż do 9 grudnia stała strona w taki sposób. Jak już używasz Wayback Machine, panie Mazurze, to panie Mazurze, Jezus, ale ci zaplusowałem za bardzo. Mazurku. To przynajmniej i skorzystaj z ostatniego screenshota na tym Wayback Machine, który ewidentnie pokazuje, że takie coś było na stronie. Mail został zmieniony i taki, wiecie, takie ostatki ludzi, które już pisze, niech sobie pisze na tego maila i tyle. Nawet nie było w sumie, że jakieś tam godziny. To jest genialne. Jak ktoś ma jakiś problem, to... Zebo macie w***ie. Po prostu. No ty masz swoich synów, biorąc pod uwagę, jak sprzedawałeś prywatność ich przez ostatnie 6 lat, bo nie bez powodu na twoich vlogach bardzo rzadko jest twoja żona, no bo pewnie nie chce być, tak zgaduję, bo jeszcze może jakoś decydować za siebie, no dzieci nie do końca. Teraz powiecie, że oni teraz się zgadzają i tak dalej, no tak, po 6 latach też by się do wszystkiego przyzwyczaił i by ci już to było obojętne, ale jakie efekty uboczne będą, to życzę im żadnych, ale to się okaże wszystko. Zebo łamie prawo. Ostatnio bardzo dużo mówi się o wytycznych Łokik, jego prezesa, który wskazał, jak trzeba oznaczać materiały sponsorowane, i Zebo, ta osoba, która wytyka wszystkim innym błędy, powinna być w tym zakresie nieskazitelna. Tutaj tak naprawdę jedna rzecz, w której Mazur ma rację, bo faktycznie, tak jak zawsze oznaczam, jak mogli się zauważyć, takie coś wyskakuje po lewej u góry, jak jest coś sponsorowane, to zawsze zaznaczam, to tu akurat, uwaga, popełniłem błąd, bo zapomniałem, ale już oznaczyłem. Dziękuję, Mazurku. Materiał był sponsorowany przez firmę BetClick. Film nie był oznaczony jako sponsorowany, a w opisie filmu nie było żadnej o tym informacji. Najwidoczniej Zebo myśli, że jest poza prawem. No i tutaj coś, co cały film w sumie robi, czyli takie bardzo nadinterpretacje, żeby mnie bardzo zdemonizować, czy coś takiego, gdzie w rzeczywistości każdy materiał oznaczam, jeden akurat zapomniałem, więc Marcin Mazur mówi, jakbym wszystkie zapominał i myślał, że jestem poza prawem. Zebo nagrywa tylko dla pieniędzy. Czy naprawdę myślisz, że Zebo nagrywa po to, żeby wskazać jakiś problem? Mamy początek lutego, a Zebo nagrał już 41 filmów. 41 w nieco ponad 30 dni. Ej, kozakiem jestem, że ja tyle filmów, widzicie? Widzowie, ja mówię, w tym roku codziennie film, ani jednego nie przegapimy. Ale że youtuber nagrywa w ogóle dla pieniędzy? Nie, no ej, tak szczerze, to on już mnie tutaj pogrążył. Ja już pakuję walizki, widzowie, wychodzę, zamykam kanał, ujawnił całą prawdę. Zawsze mogłem prywatność swoich dzieci od lat sprzedawać dla kontentu na YouTube, a ja se po prostu z widzami przy obiadku oglądam filmy, trochę jak streamerzy, tylko że ja w formie filmu. Bo nie powiedziałbym, że cokolwiek faktycznie chcę zmienić moimi filmami, oprócz twojej widzu,
smutnej miny, żeby się czasem ze mną pośmiał lub ze mnie też tak bywa. Ale trzeba wiedzieć, że tym sposobem, kiedy nie weryfikuję, bo to jest niemożliwe, żeby nagrywając tak dużo, móc w ogóle cokolwiek zweryfikować, nie obchodzi go to. No nie wiem, generalnie jestem jaskiniowcem, zauważ się na internecie. No, Marcin Mazur też, widzisz, taki mocny film, gdzie oskarżasz kogoś o oszustwo, też nagrałeś w jeden dzień. Ale to i tak nie znaczy, bo w większości filmów co ja mam weryfikować, jak oglądam twoje 5 minut, że na przykład, nie wiem, Pola jest naprawdę Polą się nazywa, czy co ja mam weryfikować? Nie nagrywam raczej filmów expose na kogoś, bardziej mówię to, co widzę i mówię to, co myślę o tym, co widzę. Nie próbuję nieudolnie, jak ty, robić filmów, próbując kogoś oskarżać, bo to jest oskarżenie, że jestem oszustem, bez większych dowodów. I wszystko przez to, że się zagotowałeś, bo nagrałem film, że w sumie to dziwne, że nagrywasz pokój swoich, w sensie jak przetrzepujesz swoich synów pokoje, nie? Rozumiem, jakby się zagotował, jakbym zrobił cały wielki expose, gdzie bym zebrał wszystko na Mazura, co już w sumie zrobiłem podczas tego jednego dnia i nagrał wielki film expose Marcin Mazur, najgorszy człowiek na internecie, coś takiego, no to byś bym zrozumiał, ale śmianie się z tego, co i tak ty sądziłeś, że jest w sumie dziwne, no to nie wiem. Zwróć uwagę, że zwykle nagrywa o kanałach Family Friendly, czyli mamy Freeza, ekipę, twoje 5 minut, Team X i te wszystkie osoby właśnie takie z Family Friendly, które nigdy jemu nie odpowiedzą, no bo nie chcą wchodzić w konflikt. I to jest jego bezpieczna strefa. Nie no, bo zazwyczaj wiedzą, że coś głupiego zrobiły i tyle, albo po prostu komentuję to, co widzę. Czasem też odpowiadają, to nie jest tak, że nie odpowiadają, koniec, kropka, lub nagrywam o X osobie tylko bo dlatego, bo się boję, że mi odpowiedzą. Ja nawet z chęcią bym chciał, żeby takie odpowiedzi były, chciałbym je zobaczyć, lubię takie potyczki. Takie wiecie, że ktoś po prostu mówi, że ja mówię, o, zrobiłeś to źle, a on mówi, nie, nie zrobiłem tego źle, a ja mówię, a nie, bo zrobiłeś źle, a nie tutaj, co z Mazurem mamy, czyli to, że ja muszę grzebać jakoś głęboko i tak dalej. Ja nie lubię takich brudu wyciągać. Nie, nie. To akurat takie średnie. A teraz usłyszysz moją odpowiedź na jego film. Musiałem niestety obejrzeć cały jego film na mój temat. Ja pier... Dojrzę na końcu, czyli tam, gdzie najmniej ludzi dotrwa, odnosi się nareszcie do filmu o nim, co naruszył prywatność swoich dzieci, to jeszcze jakiś dubstep dał, nie? Jak o mnie gada, jakim ja jestem oszustem, to muzyczka taka, wiecie, intensywna. A jak on odpowiada na to, co ja mówiłem o nim, w sumie tam tylko mówiłem, że dziwne to i tyle, nie, nie wiem, co tam jest więcej do odpowiadania, tak szczerze mówiąc, to nagle dubstep. Tylko i wyłącznie takie, wiesz, zapchaj dziurę, bo nagrywa codziennie, to pewnie nie miał co nagrać, więc mówi sobie, dobra, nagram Mazura. W sumie tak było. Bo TikToki Gumiś nie zdążył na niedzielę nagrać, to sobie pooglądaliśmy i pośmialiśmy z tego, jak Mazur dla kontentu robi jakieś przeszukanie w pokojach swoich synów. Jeżeli chodzi o sam film, no to chłopaki wiedzieli. Miłoszowi przed publikacją dałem ten film do obejrzenia. W ogóle Marcel się nie interesował tym. Generalnie mają na to wywalone, bo... Tak, mówiłem o tym we filmie, że dałeś im ten film do obejrzenia przed publikacją, co nadal nie zmienia faktu, że jest to dziwne, że sobie robisz kontent z przeszukania pokojów synów. Dla nich to może normalka, bo ich prywatność jest naruszana raczej tam często, od młodziaka, w końcu vlogujesz już od 6 lat, no ale raczej dla większości ludzi to nie było zbytnio normalne, z tego co widziałem w komentarzach pod moim filmem, bo zazwyczaj pod koniec nawołuję do dyskusji, co inne osoby o tym myślą i se czytam. Więc wydaje mi się, że jak oni nie mieli problemu, no to chyba ty też nie powinieneś mieć problemu. Nie wiem do końca, czy z tym miałem problem. Na pewno to było dla mnie dziwne, takie niezręczne, tym bardziej z entuzjazmem, z którym zacząłeś film, o tym, że przeszukujesz pokoje swoich synów. Raczej problemem ten sam film nie był, raczej cała twoja działalność jest bardziej problemem, bym powiedział, biorąc pod uwagę, jak sprzedajesz prywatność już od dłuższego czasu. Nie takie psychokapel, tylko wersja już moje dzieci dorosły prawie. Tak jak powiedziałem, samych argumentów zeba, no nie chce mi się obalać. Ja myślę, że on sam, bo chyba tam 25-26 lat ma. Ale jakie tam były argumenty w sumie? W sensie, ja nie pamiętam, co ja tam do końca mówiłem, po prostu, że to jest dziwne. Raczej żadnych argumentów typu to ja takich rzeczy raczej nie robię, bardziej się śmiałem po prostu. Na przykład z tego, że ukradnięcie czekoladki, to ja już nie rozumiem. Rozumiem przeszukanie pokoju syna na filmie, ale nie rozumiem ukradnięcia czekoladki, to dla mnie dalej jest szokiem. Ale 26 lat mam, to niezłe info, jak dopiero co ujawniłem w sumie wiek mój prawdziwy przy filmie o Maji Staśko, niedawno temu. No jak ty niby obserwowałeś i notatki robiłeś przez taki dłuższy czas o mnie, to słabo bardzo ci to wyszło trochę. No nagrywam, tak, mam taki content, może się to komuś nie podobać. Po prostu nagrywam życie codzienne, w którym były skarpetki. Życie codzienne nagrywasz, czyli codziennie przeszukujesz synom pokoje. Czy w końcu próbowałeś trend z TikToka zrobić i ci to nie wyszło i pod koniec sam przyznałeś, że się czujesz z tym źle? No, musisz decydować. Albo życie codzienne, albo trendy z TikToka próbujesz i wyszły źle. Czy to jest coś niezwykłego? Czy do nagrania trzeba się wszystko sterylnie przygotowywać?
W jakich by czasach? Zobaczcie sobie filmy na TikToku. Świat się rozszerza, rozchodzi. Pokazujemy, już nie ma tego make-upu nałożonego na twarz. Pokazujemy szczerość, prawdziwość. Czemu on porównuje pokazywanie szczerości, prawdziwości, bez make-upu siebie i tak dalej do tego, że on pokazał pokój swojego syna? W sensie on jakoś to gloryfikuje czy coś takiego. O co tu chodzi? Czemu on tak odbiega od tematu? No, leżały sobie skarpetki. Co tutaj jest takiego dziwnego, że leżą, że chłopak rzucił skarpetki na podłodze? Tylko znów odbiegasz od tematu, nie? To, że ma skarpetki na podłodze, nie jest dziwne. Ja na przykład, jak byłem młody, to miałem stak butelek po wodzie przy biurku. Jakby mi tata wbił i nagrał to, to bym miał traumę do końca życia. No ale to może dlatego, że nie wychowałem się w środowisku, gdzie prywatny dom jest w sumie domem publicznym, gdzie świrowy tata raz na jakiś czas se nagra zwariowany filmik ze swoim synem, użyje jego do wyświetleń, czy brudne skarpetki do kontentu, gdzie przeszukuje jego pokój. Ja nie widzę w tym nic takiego specjalnego. Otwieranie torby syna. No serio? No tutaj naprawdę naruszam jego prywatność. A co gdybym na przykład chciał rzeczy wziąć do prania? Tu bierzesz rzeczy do prania, które są w koszu na pranie. Wyciągasz z torby syna rzeczy i przy okazji to przeszukujesz i nagrywasz. A nawet jakbyś chciał wziąć do prania, to jest totalnie inna rzecz niż nagrywanie, jak mu po prostu w tej torbie szperasz. Nie wierzę w tą osobę. Ona z minuty na minutę coraz bardziej się odkleja. Ja nie wiem, co to są za argumenty. Rodzicu, ty w ogóle nie masz zakazu wstępu do mojego pokoju. Ty w ogóle nie wchodź. No to okej, sorry. Ale tutaj nie mamy nic sobie gdzieś tam do ukrycia. On rozumie różnicę między wejściem do pokoju rodzica, a nagrywaniem, jak się za szafką szuka syna i po szufladach, co ma schowane. A w ogóle jak chłopaki będą, jak Miłosz na przykład chciałby szukać jakichś ubrań, bo nieraz niektóre sportowe mamy, bierze moje, no to nie. Pan naruszył moją prywatność. On nie może wziąć mojej bluzy. Nie, bo naruszył prywatność. Czy on porównuje pożyczanie synowi bluzy lub od niego do nagrywania, jak się dosłownie otwiera szafki i wrzuca potem na internet ich zawartość? Jakby nie, nawet mi się tego już nie chce komentować. On obecnie sobie tak strasznie dziurę kopie z tymi tu wytłumaczeniami. Już mógł się po prostu nie tłumaczyć i tyle. Może by lepiej na tym wyszedł? Serio? Z mojego punktu widzenia po prostu Zebo robi ze swoich widzów debili. Serio. To jest moje zdanie. Robi z was idiotów. Bawi się wami, a wy to łykacie. Nie no, faktycznie widzu, jeżeli twój tata nie nagrywa, jak ci szpera po szafkach, to jest coś z tobą dziwnego. To nie Mazur jest dziwny, tylko ty, że sądzisz, że to, co on robi, jest dziwne. I tobie tak tata nie robi. No może warto się zastanowić, dlaczego po jakimś czasie, jak ktoś wyrośnie, to już Zeba na przykład nie ogląda, no nie? Tutaj on sugeruje, że same młodsze osoby mnie oglądają. Jego źródło to chyba to samo, co z tymi skarpetkami, że mężczyźni często skarpetki zostawiają na ziemi. Zobacz kanał dziewczyny młodej, która uważa inaczej. Moim zdaniem ona uważa, że temat Zebo jest mało istotny. Przecież to jest jawne pozwolenie na robienie przekrętów. Tutaj daję na full screena jakąś moją widzkę, która też ma kanał i pokazuje, że w sumie ta jego teoria, że same młodsze osoby mnie oglądają, to jest nieprawdziwa teoria. No i temat tego mojego oszustwa w tym wszystkim naprawdę jest mało istotny, bo to, że ktoś publicznie o czymś nie mówi, nie oznacza, że prywatnie z tym nie działa i próbuje to rozwiązać. No proste, już wam to wytłumaczyłem dzisiaj. Dlaczego nawet mówienie o tym publicznie by działało na niekorzyść tego, co chce jakby załatwić? Jeszcze taka ciekawostka, chłopaki znają mój kod, PIN do telefonu, ja znam ich. I jak któryś weźmie, bo nagle coś potrzebuje, aparat, czy coś sprawdzić, ja nie widzę żadnego problemu. Hello, nie narusza mojej prywatności. Dzielenie się kodem PIN z rodzicem, posiadając 16 lat, czy ile Miłosz ma, no to trochę dziwne. Moi rodzice nie znali do mnie kodu, ja do nich. Aparat przecież można bez odblokowania używać. Co innego niby rodzic mógłby chcieć od syna lub syn od rodziców telefonu. Wiadomo, jak się daje dziecku, tak młodemu jak 8-10 lat, to takie coś jest zrozumiałe, że zna się do niego kod i tak dalej. Ale że ten starszy syn się dzieli, no dziwne dla mnie, ale i tak jest to o wiele mniej dziwne niż przeszukiwanie ich pokoju na filmie. Jeśli ktoś uważa, że moje wyjaśnienie jest niewystarczające, no to niech napisze w komentarzu, a ja na pewno odpowiem. Oj, to racja, jakby mu napisać komentarz, tym bardziej nieprzychylny w jego stronę, o 3 w nocy, mogę się założyć, żeby odpowiedział w parę sekund. Mazurku, weź zacznij składać Lego czy coś. Ten świat social media ewidentnie źle na ciebie wpływa. Szukamy poszkodowanych.
A teraz już na poważnie, jeżeli są osoby, które poczuły się oszukane, są poszkodowane przez Zeba, niech odezwą się do mnie na Instagramie. Tak, jeżeli Zebo cię oszukał, pisz do Mazura. Od razu te zwroty mu też wysyłajcie na adres. On jest nowym logistykiem Zebranki. Narracja robienia ze mnie oszusta taka średnia. Straszyć pozwami nie będę, ja raczej prywatnych spraw nie udostępniam. Ale powiedzieć, że się tego nie spodziewałem, to bym skłamał. Nawet się cieszę, bo w końcu mogłem opowiedzieć bardziej publicznie o Zebrance. Przykro jednak z tyłu głowy, że jeżeli jest nawet jedna osoba nadal bez zwrotu, bo na przykład nie na Amazonce wyleciała na rok i nie mogła napisać o zwrot, a jej nie dotarła bluza, to przykro, że kontakt z nią będzie utrudniony w sumie przez to wszystko. Polecam takiej osobie tak napisać za 2, 3, 4 miesiące, jeżeli taka osoba się obudziła, bo pewnie wtedy dopiero to wszystko ucichnie. Chodzi po prostu o losowe osoby, które będą wymyślać historyjki typu Mazura, nie wiem, Kandama przyszła mi obszczana, nie? Tylko wiedział o tym, że są takie problemy, a nadal go sklep reklamował. Ale dobra, to okej. Okay. Tak, bo zazwyczaj jak ta jedna na 100 osób miała problem, bo na przykład, nie wiem, nie dostała czegoś, patrzę czy coś, to dostawała potem dodatkowo gratis. Dostawała to, co jej brakowało, plus jakiś gratis, czy to koszulka, czapka, czy jakiś gadżet, żeby jakkolwiek wynagrodzić czekanie dłuższe, czy jakieś braki, czy problemy, nie? A jakościowo samo w sobie produkt i tak dalej, to wszystko, co dostawałeś za cenę, to wydaje mi się, że nadal nie ma mi nic do zarzucenia, tak szczerze. Zastanawia mnie to, dlaczego nie reagował później, kiedy nawet już po tym, po zamknięciu tego sklepu, albo jeszcze w trakcie nawet, kiedy nie było z jego strony reakcji, nie wykazywał żadnej reakcji. Chyba wystarczająco wam pokazałem, że pokazywałem reakcję, jak ktoś jest chętny, to na forum publicznym, jakim jest Twitter, tam odpisywałem ludziom, jak mnie tagowali, że mają jakiś problem, więc wszystko jest na moim profilu gdzieś tam, nie ukrywałem się z problemami, jak widać. Taki ze mnie oszust, że zamiast blokować ludzi, którzy mają problemy, odpisywałem im. W tym temacie. Nie nagrał żadnego filmu wyjaśniającego, a nawet nie pisał komentarzy. To, że nie nagrałem filmu, to już wyjaśniałem dlaczego, a tak, Mazur przeszukał moje 400 filmów, które wrzuciłem od ostatniego dropu, wszystkie komentarze przeczytał i nie znalazł żadnej odpowiedzi. No, tak szybko Mazur działa. Nie zrobił nic, żeby rozwiązać te problemy. Totalnie olał swoich widzów. Tutaj was też nauczę psychologii trochę, że człowiek najbardziej zapamiętuje początek i koniec filmu, dlatego taka narracja, jak była na początku, że jestem tragicznym oszustem, jest też na końcu. Aby widz był jak najbardziej szokowany i mu uwierzył. Takie zabawne trochę. Drugie, kanały komentarzy. Do tej pory nie było zainteresowania z ich strony. Mam nadzieję, że nie będzie tak jak z Nitrem, że wszystko będzie gdzieś tam ukrywane, albo nikt nie będzie miał odwagi, żeby o tym wspomnieć. Chłopca sugeruje, że jakikolwiek kanał komentarzy się mnie boi. Nie, nie ma dowodów na to, że kogoś oszukałem, bo tego nie zrobiłem i dlatego nie ma żadnych filmów. Myśli, że nie kontaktowaliby się ludzie oszukani, skoro jest ich tak dużo z Gimperem Rewo Konopskim od czasu zamknięcia sklepu? Ja bym teraz uważał, bo możliwe, że do nich będą pisać, że na przykład, nie wiem, ty ich oszukałeś z Kandanami czy coś. No nie wiem, ja takie plotki tylko słyszałem. Znaczy nie plotki, niezbite dowody. Komentarze widziałem o tym. Pokazujcie to, nie bójcie się. Ja jestem ciekaw właśnie, kto będzie miał jaja i to zrobi. O, tutaj taka pseudo-manipulacja, że X kanał nie ma jaj, jeżeli o tym nie nagra, bo to jest przecież taki ważny temat. Chłop chyba bardzo chce rozgłosu, szkoda, że nie szczerze, bo faktycznie ktoś coś zrobił i powinien zostać ukarany tylko dlatego, że naruszyłem jego ego, mówiąc, że nagrywanie skarpetek brudnych syna w jego pokoju jest dziwne. Ogólnie śmieszna sytuacja, fajnie, kontencik był, ale... W złym momencie to było, bo dopiero co się Paulina rozstała z Minimajkiem, ja o tym chciałem nagrać, sobie pośmieszkować trochę czy coś, wiecie. A tutaj taka sytuacja, no. Jutro wracamy do normalnego rozkładu jazdy, ja się z wami żegnam widzowie i tyle, na razie.